profesorze, w dzisiejszym programie chciałbym z panem porozmawiać o konkretnych już problemach związanych z COVID-19. Znamy tę chorobę coraz lepiej. Wiemy, że prawdopodobieństwo zakażenia, mimo w sumie fantastycznej dziś, gdy nagrywamy program wiadomości z Ministerstwa Zdrowia o zaledwie 10 tysiącach nowych zakażeń, jest wciąż spore. Czy za 3 dni, kiedy ten program będziemy emitować, będzie znowu 20 tysięcy czy 2 tysiące? Jak pan sądzi? Wie pan, ja bym nie chciał, żeby państwo przywiązywali się do tych danych jako takich. Po pierwsze, testujemy tylko przypadki objawowe, poza tym wykonujemy mało testów. To jest pierwsza sprawa. Przecież jakby pan wykonał 100 tysięcy testów, to miałby pan na pewno więcej, choć te przypadki oczywiście się wahają, jakieś po prostu mniejsze, większe i tak dalej. No część społeczeństwa jednak przestrzega tych restrykcji, jakichś takich część. Prawda, część nie przestrzega, w ogóle to lekceważy, choć jest to dobrze egzekwowane, przynajmniej w tych sklepach wszędzie indziej. No na pewno to się trochę zmniejszy. Ale w sumie i tak mamy bardzo dużo ciężkich przypadków trafiających do nasze oddziały, które zalegają albo umierają. I to jest oczywiście z tym duży problem. Cieszy mnie każda mniejsza liczba, no bo każda mniejsza liczba mniej obciąża służby zdrowia jako taką. Natomiast czy to jest prawdziwa liczba? Mam wątpliwości. Jak pan robi mało testów, ma pan mało przypadków, no. I to trzeba uczciwie powiedzieć. Właśnie do tego chciałem nawiązać, panie profesorze, bo dzisiaj było zaledwie 30 tysięcy tych testów. Ja też się bardzo cieszę, jak się takimi danymi uspokajamy, ale potem zaczynam się martwić, jak czytam, że na przykład Michał Rogalski, który, co trzeba mu oddać, wykazał się dużą skrupulatnością w tworzeniu swojej własnej bazy danych, twierdzi, że rozbieżności w wynikach i komunikatach to mniej więcej 11 tysięcy. Tak wczoraj podał jeden z kanałów informacyjnych. Wie pan, mnie już nic nie dziwi jako takiemu i tak dalej, choć absolutnie wspieram nowego ministra w walce z tymi wszystkimi, jestem na jakimś tam ekspertem powołanym i staram się służyć, ale tylko w aspekcie, proszę pamiętać, medycznym jako takim, choć jako eksperci mamy różne dane, ale my nie odpowiadamy za te posunięcia, restrykcje, te idiotyzmy typu zakaz jazdy na wyciągach, czy różne inne historie, czy ataki, powiedzmy, na demonstrujące kobiety w swoich uprawnieniach przez policjantów. No to my tym nie mamy nic wspólnego. Ja w ogóle się odżegnuję, są dla mnie obrzydliwe i szczyt demoralizacji i zdziczenia w tym państwie, prawda? Upadku po prostu pewnych dobrych zwyczajów. No pałkami na kobiety, pan wybaczy, no. A to się wszystko przekłada na taką opcję, że jak demonstrują, to zakażają innych. No kto, wie pan, szanse zakażenia na świeżym powietrzu przy masce są żadne praktycznie. Może się coś tam zdarzyć, więc to jest wszystko nieprawda, to jest propaganda. Proszę nas, ekspertów, z tym nie utożsamiać absolutnie. No właśnie, panie profesorze, ale to skoro już nawiązał pan profesor do tego, to ja zapytam, jak pan profesor zamierza spędzić Wigilię? Ja słyszałem o tych restrykcjach, przeczytałem i się właściwie uśmiałem, bo to jest tak. Słuszne jest, żeby ograniczyć liczbę uczestniczących Wigilii, prawda, jako takim. Ja też mam dzieci, wnuki, prawda, i bardzo chętnie z nimi spędził, ale jest to jakieś ryzyko, więc należy rozsądnie przejść i rzeczywiście zmniejszyć to ryzyko. Nie wszyscy będą tego przestrzegali, ale jak się cośkolwiek mówi i robi, to trzeba to egzekwować. Niech mi pan konia z rzędem dam panu, i to dobrym rzędem, jak pan powie, jak pan wyegzekwuje 5 osób na Wigilii w 40-milionowym państwie, w 10 milionach gospodarstwach. No przecież to jest absurd coś takiego wydawać. No. Ja zapytam pana profesora. Że część osób przechorowała i może siedzieć 20 osób przy tym stole, no. Nakaz, jeżeli będzie, to będzie niekonstytucyjny. Do tego dojdzie zakaz przemieszczania się. I ja przynajmniej obawiam się, że skutek tego zakazu może być skrajnie odwrotny i tylu ludzi, co w takim przypadku, to jeszcze na ulicę nie wyszło. Nie ma pan takiego wrażenia, że nie tędy droga? Wie pan, ja nie jestem zwolennikiem zaostrzania restrykcji. Wszyscy wiemy, że jest epidemia, że epidemia jest niekontrolowana nie tylko w tym państwie, że porobiono tutaj masę błędów z powodów politycznych, ideologicznych, różnych bzdur, prawda, i nie przygotowano się, ale jest epidemia i to jest fakt i trzeba jakoś temu zapobiegać. Najważniejszą sprawą to jest mycie rąk, dystans i noszenie maseczek, co zmniejsza, jakby wszyscy nosili o 95%. Skoro tak się nie dzieje, to generuje kolejne restrykcje i opowiadanie, co bardziej komu zagraża, prawda? No na pewno zagraża, bo ktoś się przyczepił, dlaczego ja się nie czepiam demonstracji, a czepiałem się cmentarzy. Ja się nie czepiałem cmentarzy, czepiałem się tego, co widzę co roku. Ludzie godzinę stoją czy dwie w bramie na cmentarzu, na Powązkach czy gdzieś i nie mogą się dostać, a nie wyjść. I to jest, a to są ludzie, są starsi ludzie lub w dojrzałym wieku. No to jest w ogóle katastrofa jako taki. Natomiast nie byłem zaskoczony sam jak pan, chociaż powiedziałem, no święta można rozsadzić. Naszą tą szaloną taką
prymitywną religijność, bo to nie jest religijność w głębi, prawda, tylko takie popisowe, to może złożyć było na 2 tygodnie składania tych chryzantem, nic by się nikomu nie stało, a niekoniecznie pierwszego. No ale jak słyszę, że nagle jednego dnia decyzja o zamknięciu cmentarza, to się nie dziwię, że do wieczora, do nocy ludzie przeskakiwali przez płot i włazili i właściwie efekt był tego żaden, a trzeba było jeszcze zapłacić za chryzantemy ludziom. No, no, no to chyba nie tak na tym... Ale panie to profesorze, to ja dam przykład. Jeden z moich znajomych, jak tylko zaczęto mówić o 5 osobach podczas Wigilii, zapytał publicznie na jednym z kanałów social media, kogo mam odesłać, dziecko czy żonę? Tak, no dokładnie tego wszystkiego i tak dalej. Ale wie pan, to trzeba trochę tak zdecyfikować. To jest rozsądne, to przemawia. Ograniczyć liczbę, może tak przenośnieć to wszystko, ale proszę pamiętać, że całe rodziny już przechorowały to zakażenie. Jak przechorowało 20 osób, na tej Wigilii niech będzie 20 osób, prawda? Jak nie wypuszczamy nikogo na wakacje, to nie to, żeby skumulować wszystkich tych młodych w 1-2 tygodnie, tylko wręcz przeciwnie, rozparcelować na 2 miesiące. Ludzie będą mieli tam pracę, nie będzie zagęszczenia w hotelach, na wyciągach, wszędzie. Restauracje nie mogą być czynne, ale na wynos, bo tam doszli zakażeń. No to jest rozsądne i tak dalej. Ludzie nie wytrzymają takiego, psychicznie nie wytrzymują żadnych restrykcji, zresztą w całym kraju świata i trzeba jakoś do tego podejść. Poza tym wie pan, no już ileś setek tysięcy, milionów w Polsce przechorowało. Dlaczego oni mają nie jechać? Mówimy o tych osobach, które przechorowały. Ta grupa chorych, o której cały czas mówimy, większość to przypadki bezobjawowe, albo żeby już nam się nie czepiano semantyki, to przypadki z pojedynczymi objawami. I tu pojawia się pewien problem, z którym zetknąłem się właściwie całkiem niedawno. Każdy z nas chciałby być pewny swojego stanu zdrowia i nie zarażać innych. I w tym pomagają nam testy. Najczęściej serologiczne, bo one są najbardziej dostępne i najtańsze. Ale powiedzmy sobie wprost, my nie wiemy chyba, jak je interpretować. Czy dodatni test w klasie IgG i IgM zawsze będzie oznaczał, że właśnie przechodzimy COVID-19? Jak te wyniki czytać? Wie pan, jeśli chodzi o aktywną formę choroby, to tylko testy PCR-owskie, które są praktycznie swoiste i czułe w 100%, no nie, 90 tam kilku procentach. Jeszcze mamy testy antygenowe, ich czułość jest 80-90%, a swoistość 100%, ale tam jest luka, prawda, te 15-20%. Jak jest wątpliwość, to trzeba potwierdzić PCR-em. Ale to jest na aktywną chorobę, gdzie pan zaraża, prawda, jest zakaźna i zaraża. Natomiast serologia służy tylko do potwierdzenia, że człowiek miał kontakt z wirusem i go przechorował. Kwestia miana przeciwciał. Nie wszyscy wytwarzają, prawda? Bo to jest tylko fragment odpowiedzi. Jak ma pan wysokie miana i mam nadzieję, to jest bardzo heterogenna odpowiedź, wie pan. Nie wszyscy, którzy mają wysokie miana, jednocześnie mają odporność przeciwko wirusowi, bo są różne przeciwciała. Ja taki wykład teraz przygotowywałem i cały czas analizowałem piśmiennictwo. To jest skomplikowane zagadnienie, ale można z dużym ogólnieniem przyznać, że te osoby, które mają wysokie przeciwciała w klasie IgG, przechorowały to schorzenie i mają odporność. Szczepionka ma być w styczniu. Tak mówi minister Niedzielski. Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej 18 milionów szczepionek. Zresztą od 11 zł, bo na tyle dawkę wycenia AstraZeneca, przez około 70 zł Pfizera do 140 zł Moderny, to wcale nie tak drogo, nawet taniej niż testy. I to nawet jeśli przyjmiemy, że trzeba przyjąć 2 dawki, to nawet bez refundacji ten koszt nie bije po kieszeni. Ale czy to będzie bezpieczne? Moderna i Pfizer przyznały, że ich szczepionki mogą wywoływać skutki uboczne podobne do objawów związanych z łagodnym przebiegiem COVID-19. A Amerykanie mówią, że słowo łagodne to powinniśmy z tego wykreślić. Nie ma szczepionki idealnej. Każda szczepionka wywołuje objawy jakieś niepożądane lub uboczne, ale przewaga między objawami a konsekwencjami zakażenia jest dramatycznie na koszt szczepionki, na korzyść szczepionki jako i tak dalej. Bo to jakby się to, co pan mówi, wpijało wlepiało się w to roku antyszczepionkowy. Szczepionka wywołuje powikłania. Nie ma idealnych szczepionek, zdarzają się różne rzeczy. Ja na przykład kiedyś dostałem wstrząsu po jednej ze szczepionek, ale dalej się szczepię na grypę, bo wiem, że słuszne, bo na nią można umrzeć. I szczepię się na inne rzeczy i czekam na szczepionkę na COVID jako takie. Mam nadzieję, że się tego doczeka. Szczepionki, zwykle jedna nie wystarcza, trzeba modyfikować dawki. Często stosujemy 2 czy 3 razy, dotyczy właściwie wszystkich szczepionek. Jak pan weźmie na wirusowe zapalenie wątroby typu B, to pan się szczepi 0,16 jak o takim, żeby uzyskać odporność i też nie w 100%, też 90%. A czy my możemy być pewni, że ta szczepionka ochroni nas przed każdym możliwym szczepem SARS-CoV-2? Pan, to są wirusy dość stabilne, oczywiście one ulegają zmianie i te szczepy aktualnie są troszeczkę inne niż na początku roku, one są bardziej zaraźliwe, ale mniej niebezpieczne, tylko skala zakażeń jest taka, że tych przypadków ciężkich jest większy. Ale nie wie pan, co będzie za 2-3 lata. To są badania na SARS-1 i na MERS-ie.
kiedy te wirusy były dość stabilne, prawda, i się nie zmieniały. Hoseps nagle znikł jako taki, więc był też niestabilny, bo nagle się rozpłynął w przestrzeni i go nie ma. No ale mamy nieszczęście tym SARS-2. Na to nie liczymy, że zniknie, więc pozostanie z nami tak jak grypa. I prawdopodobnie starczy to szczepienie na 2-3 lata, bo tak wygląda, że utrzymuje się odporność, która potem zanika i trzeba będzie doszczepiać. Być może on się zmieni, ale to jest być może. Nie wiemy, bo musi minąć czas i zobaczymy, jak się wirus będzie zachowywał. Panie profesorze, na koniec zapytam o coś, co budzi ostatnio bardzo wiele kontrowersji. Potrzebny był ten szpital na Stadionie Narodowym, czy nie? No wie pan, pyta mnie, ja jestem w trudnej sytuacji, bo proszono mnie o, jako jednej z kilkunastu osób, o taką grupę wsparcia pana premiera. No powiedzmy, różnimy się pryncypialnie, jeśli chodzi o podejście liberalne do otoczenia, natomiast absolutnie uważam swoją skromną wiedzę, jak i moi koledzy możemy sprzedać, no w walce z tą epidemią jako takim. Jednym z problemów, który się pojawił, których nie rozumiałem, zadałem, po co w ogóle coś takiego jest robione, to taki PR-owski tego, jak jakiś szpitale, to mówi narodowy, to nie narodowy, to jest mazowiecki, to nie ma nic wspólnego z narodem, przecież to trzeba uczciwie powiedzieć, prawda? Takich szpitali powstało w Polsce, ale nie sądzę, że to są jakieś przemyślane zjawiska. Premier mi powiedział wyraźnie, panie sorze, to jest jakby piąta linia obrony przed epidemią i ja jestem w stanie to zrozumieć. To znaczy wykorzystujemy cały potencjał naszego służby zdrowia, jak brakuje miejsc, to robimy szpital taki, którym no, te przypadki trafiają, no bo, gdzieś musimy ich rozpilnować, trudno trzymać na ulicy jako takim. Ale są dwa minusy tego wszystkiego. Po pierwsze, masę obiektów w całej Polsce jest niewykorzystanych, pustych szpitali. No to po co coś nowego budować, jak można w szybkim tempie przygotować? Można było to zrobić wcześniej w okresie maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. No oczywiście zna pan jedno łóżko, żeby wybudowano w tym czasie, czy poprawiono, czy przekonano. Nic takiego nie było. No kompletna granda, wybory, awantury, różne inne rzeczy, jakieś populistyczne wrzaski. No, wyszło jak wyszło. Wsadzono w to gigantyczne pieniądze. A koszt, i nie ma tam kogo hospitalizować, bo te rzeczy, które wprowadzono, znaczy te zasady, kogo można tam hospitalizować, to ja takich pacjentów wypisuję albo w ogóle nie przyjmuję do szpitala, bo oni są zaleccy. No to po cholerę taki szpital. No właśnie o tym też, o to też chciałem zapytać. Czy w tej chwili, mówiąc o tej liczbie... Zdrowy, 3 lata w domu. No właśnie, i teraz pojawia się pytanie, czy ten szpital w ogóle spełnia jakąkolwiek funkcję w zakresie ochrony przeciwcovidowej. No, z mojego punktu, jeśli jest 25 łóżek na 500 łóżek zainwestowanych, to w ogóle żadnej funkcji nie pełnia, bo 25 łóżek zawsze wszędzie pan znajdzie. Jeśli byłaby to taka skala, że nie ma, ludzie leżą, ale tam nie ma zapewnienia opieki tej, której wymagają moi pacjenci. Ja takich pacjentów, jakich są na szpitalu, w ogóle nie mam. Bo oni są zaleccy dla mnie. Rozumie pan? My w ogóle takich przypadków nie hospitalizujemy. Tam restrykcje. Nie może być pijak, nie może być narkoman, nie może być osoba z demencją, z ciężką współchorobowością i tak dalej, i tak dalej. To kto ma tam być? No ktoś musi hospitalizować. Już pomijając, że wycena tych pobytu tam pacjentów jest dwukrotnie wyższa niż naszych pacjentów. Zdecydowanie cięższy. A panie profesorze, czy sprawdził się ten system, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli system związany z jesienną strategią i z tą niewielką liczbą szpitali jednoimiennych? Czy możemy powiedzieć dzisiaj tak już z czystym sercem, że wystarczyło miejsc dla wszystkich i nie stworzył się problem? Wie pan. No nie wystarczyło mieć na wszystkim, bo tak, według mnie szpitale jednoimienne to był poroniony pomysł, dlatego że nie ma pacjentów jednoimiennych, rzadko są pacjenci z wielochorobowością. I dość rozsądna była koncepcja tego pierwszego, drugiego rzędu szpitala i zrobić jeden szpital, taki może nie zajmujący się COVID-em, ale gdzie są oddziały, gdzie przyjmują pacjentów takich, no z pozawale, prawda, z konieczność otwarcia jamy brzusznej, bo tam jakiś guz, z jakimiś problemami chirurgicznymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast całe siłę przerzucono na te oddziały, które dawniej były szpitalami, w szpitalach wieloprofilowych, tymi szpitalami, tymi oddziałami covidowymi. U nas jest takich 5 oddziałów, ale też jest interna, jest pediatria i inne rzeczy. Natomiast te przypadki takie mieszane wysyłamy do wojska. U nas, gdzie jest też pododdział niewielki, jest jakiś oddział covidowy, no i jest oddział reanimacyjny, ale też są inne specjalizacje, których nie mieliśmy w szpitalu. I to wydaje się układać dość racjonalne. Panie profesorze, czego by pan sobie życzył na rok 2021? Normalnej władzy.
To by to się na... bardzo przydało, bo jestem przerażony, wie pan, że premier wzywa do walki z epidemią, a jego wicepremier wzywa do tworzenia bojówek, które mają chronić kościoły, których nikt nie atakował, może czymś tam pomalował jakąś farbą. Po drugie, no nie zgadzam się, jak mamy epidemię, walczyć z kobietami i te rzeczy, co to w ogóle za spory ideologiczne, to nie czas, ani miejsce i w ogóle jest niepotrzebne to wszystko. W międzyczasie wylatuje na szczycie epidemii sprawa tych futrzaków, teraz afera z Unią, no końca nie ma tych konfliktów, przecież tak się żyć w państwie, kolwiek w epidemii nie można, musimy się skoncentrować na najważniejszych rzeczach. I tego się trzeba, żeby ci politycy, to jakiś szaleni po prostu, wreszcie odeszli na ten wygon niesławy jako taki i wreszcie uwolnienia ze swojej obecności. To jest pierwsza, żeby ludzie rozsądni, uczciwi, przyzwoici i mądrzy kierowali tym krajem. I to jest takie życzenie noworoczne też dla siebie. Jeśli chodzi, to życzę sobie zdrowia i nie zakażenia się COVID-em oczywiście i innymi historiami. No bo dla mnie, ja jestem siwym panem, prawda, choć wysportowanym, ale jestem, latka lecą. I dla mnie to może być niebezpieczne. I codziennie żegnam co dwa dni jakichś pacjentów na moim oddziale. No zwykle z innymi chorobami, ale niestety nie zawsze. Panie profesorze, życzymy panu profesorowi i nam wszystkim. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, kłaniam się, do widzenia.